Hej, witaj ludzie, cześć. Ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek, a dzisiaj pokażę wam kiceła. Kiteł. Cześć, kiceł. Idź już. Ostatnio, słuchajcie, zdarzyło mi się... Koteł, co ty robisz? Ostatnio zdarzyło mi się tak, że zalałem moją klawiaturę, proszę bardzo, to jest moja klawiatura, i wylałem na nią całą szklaneczkę pięknego trunku, pięknego napoju, który nazywa się herbata. No i tak się składa, że wszystko działa w sumie, tylko problem jest taki, że te guziki, ona jest w ogóle... Kot właśnie wyłączył nagrywanie. Kot, czy ciebie nie powaliło? Czy ciebie kiceł nie powaliło? Sio! Idź mi stąd. Masz, patrzcie. No, kiceł, chodź tu. Wylałem herbatę i wszystko niby działa, natomiast te takie przyciski jak shift, ten shift oraz drugi shift oraz tutaj jeden guziczek nad enterem, to jest takie coś, to nie wiem jak to się nazywa, są te takie kreseczki, nie? One jakby nie są wciśnięte, natomiast w systemie wykrywane jest jakby to były, te guziki były cały czas wciśnięte, w ten sposób nie mogę pisać, nie mogę grać, bo po prostu coś się załącza. Dlatego postanowiłem, że dziś spróbujemy jakoś tą klawiaturę rozmontować i w ten sposób ją jakoś przeczyścić. Tu z tyłu są jakieś zaślepki, nie wiem jakie to będziemy ogarniać, natomiast postaram się je ściągnąć i zaraz postaram się ją otworzyć. Let's go! Do tego przedsięwzięcia będą potrzebne jakieś noże w sumie, żeby te zaślepki wyciągnąć. Tu w sumie mamy jakiś, proszę bardzo. Nie zwracajcie uwagi na syf, bo tu trzeba posprzątać jeszcze troszkę. Teraz mamy takie generalne sprzątanie. Ale coś ogarniemy, dobra, ustawmy to. No dobra, weźmy to jakoś tutaj, ogarnijmy. Tu chyba zaślepki musimy wyciągnąć, nie? Proszę bardzo, one są tutaj wszędzie dookoła. Spróbujmy chociaż jedną wyciągnąć. To będzie w ogóle sukces. Jest, o, jest, jest. O, okej, to jest to przyklejone, to są takie przyklejki normalnie, widzicie? O, spadło mi. Proszę bardzo, jest i przyklejka. Ściągamy to i tu normalnie jest krzyżaczek, widzicie? Jej! I tu jeszcze są ślady po herbacie. Dobra, pootwierajmy tę resztę tutaj. Kurde, powiem wam, że tu jest tyle naklejek, to jest tak, to jest, kurde, przykręcone lepiej niż mój silnik w samochodzie, coś mi się wydaje. Dobra, mamy. Teraz trzeba to wszystko jakoś poodkręcać, zobaczmy. Albo mi się wydaje, bo pod naklejką Razera też tutaj jest jakieś coś. Teraz spróbujemy. A, mówiłem, że jest. Wiedziałem. Zagnamy naklejkę Razera, później cię przykleję. No i się wypieprzyła kamera. Sprawdźmy, jak ona wygląda. W sumie tutaj. Uwaga, otwieramy. Zobaczmy, co tu jest. Okej, to jest kabelek. Wiedziałem, że coś się zgubi. Ja pierdzielę. Znalazłem. Okej, tutaj zobaczmy. Z tego, co widzę, to jest kabelek od tego. Dobra. To, co tutaj jest, to właśnie tutaj, to jest, są światełka, tak mi się przynajmniej wydaje. RGB Lighting. Tak zwany. Ja nie wiem, czy to nie jest ta płytka odpowiedzialna za przyciski, że tutaj to są te styki, ja tego chyba nie powinienem dotykać. Natomiast widzę, co tutaj mogło się już stać. Widzę jakieś parę tutaj takich rzeczy, które co trzeba będzie przemyć. W każdym razie tak wygląda klawiatura od środka. Tu mamy właśnie światełka i to są styki. Te tutaj, widzicie te punkciki wszystkie? Te punkciki to są właśnie klawisze różne, które są naciskane przez ten guzik, tak mechanicznie po prostu wciska. Znaczy nie mechanicznie, tylko tak, no wiecie, o co chodzi. Po prostu guziczek, jakbym tutaj przełożył paluszkę, to też by działało, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast tu mamy cały ten mechanizm, to jest cała od klawiatury, to wszystko przetwarza, więc to nas na razie nie interesuje, bo z tym nie jest nic chyba uszkodzonego. Natomiast tutaj, zobaczcie, mamy takie coś, o. O, proszę. I to są te styki, słuchajcie, ja tutaj już widzę, że niektóre, o kurde, ale tu się klei, słuchajcie, ale tu się klei. Dobra, zobaczymy, bo tamto nie powinno zamoknąć, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ma żadnych śladów, natomiast to są punkty styków, czyli po prostu jak tutaj, czekajcie, bo teraz zobaczcie, że wszystkie te guziczki mogę sobie wcisnąć. Widzicie, mogę sobie wyciskać i wciskać. To jest cała klawiatura, proszę bardzo. Nawet jest tu spacja, tak jakoś wciśnięta ciężko. Ciężko, bo ciężko. Ona cała poklejona jest. To w sumie, słuchajcie, to całe mogę, tak mi się wydaje, włożyć do wody, wiecie? I to wszystko przemyć całe.
Nie wydaje mi się, żeby tu były takie te, bo to są tylko zwykłe guziki. Jak ja bym to wszystko przemył, włożył do wody i przetarł to po prostu z dwóch stron, powinno być dobrze. Bo tutaj żadnych elektrycznych rzeczy nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. To są zwykłe po prostu guziki, wszystko z plastiku porobione. Więc to myślę, że jeszcze się ogarnę i zobaczę, czy będę mógł tak zrobić, bo to mi ułatwi robotę. Bo tutaj zobaczcie, że są takie, widzicie, poklejone elementy, o tu. Widzicie, takie lepkie, więc to zobaczymy. I przemijemy oczywiście sobie tutaj tą siateczkę, czy coś, tą gumowe coś. Dobra, okej. Mniej więcej przeczyściłem, słuchajcie, to tutaj. Teraz pokażę może wam, jak wygląda klawiatura z podświetleniem bez ogólnie tej całej obudowy. Teraz ogarniemy, podłączymy sobie tutaj do mojej NVIDII, czekajcie. Chodźcie, wezmę tutaj was. Dzień dobry, cześć, siemanko. Okej, tu mam moją NVIDII. I wystarczy, że podłączę to tutaj, czekajcie, hop, robimy tak, żebyście nie spadli. Trzymajcie się. Okej, teraz mam podłączony kabel. I słuchajcie, tak wygląda klawiatura właśnie bez tych przycisków, bez obudowy. I co jest najfajniejsze, to to, że działa. Zaraz ją przetestujemy. Ogólnie NVIDIA to jest bardzo fajny system, znaczy NVIDIA Android Shield TV, fajna sprawa, bo zrobi z waszego telewizora Smart TV, można powiedzieć. No i teraz jakbyśmy chcieli sobie coś wpisać takiego, przykładowo na YouTubie, teraz zobaczymy, czy znam dobry rozkład tutaj, weźmy sobie, wpiszmy szukaj. Okej, będę chciał coś wpisać, weźmy sobie szmatkę taką do okularów, która nie powinna nam tutaj zaszkodzić i weźmy sobie tutaj tą klawiaturę i spróbujmy coś wpisać. Zobaczymy, czy ja pamiętam, jak ten, tu będzie N, nie, to jest M, to jest backspace, uwaga, N, E, X, O, S. Jej, zobaczcie, działa. Działa zarąbiście, słuchajcie, bez tego. To są takie ogólnie styki mniej więcej, ja bym nie chciał, żeby to spadło, które po prostu po przyciśnięciu wykrywają ruch. I ogólnie gdzieś po tej stronie tutaj wylała mi się klejąca substancja, dosłownie po tej stronie. Ja to przeczyściłem troszeczkę wodą i tą taką ściereczką. To już wszystko przeschło i jak widzicie, nie ma problemu. Jak sobie przytrzymam tutaj, postaram się przytrzymać to i wpisać coś z shiftem, czekajcie. Spróbuję przytrzymać shift i wpisać z dużej W. O, działa. Widzicie? Jej, działa! A teraz wystarczy włożyć resztę do czyszczenia. Gdzie jest kamera? Tu jest. Zawsze zapominam. A więc z tego, co widzicie, tutaj jedynie znajdują się takie elementy nieelektroniczne. Nie ma żadnych kabelków, nie ma żadnych styków, ani nic, więc... A nie jest tutaj coś. O kurczę. To jest coś tutaj, kurde. Musiałbym to zakryć jakoś. Choć w sumie z tej strony tutaj jest... pizza! Moi drodzy, pizza! O, proszę bardzo. Jej! Takim na razie nałóżmy trochę dla Marty. Ona teraz tam streamuje. Wejdźmy i weźmy, dajmy jej pizzę. O, wchodźcie we mnie pyszne skurwysyny. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę. Przywitaj się z tym, z vlogiem. Witam, jestem na vlogu. Ale to nie jest na tym, tu musisz ty. Nie, 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 tu musisz głowę obrócić w prawo. Tak? Nie, nie. Witam was serdecznie. Ale to ja. Aha, tutaj... tu jest vlog. Cześć, jestem na vlogu. Przynalazłem Marcie pizzę, proszę. Okej, idę, bo się budzi jakiś potwór. O Jezu, trzeba było uprzedzić się, że to robisz. Dzień. Obudził się mały potwór, słuchajcie. Mamy mały problem, bo tutaj mamy pełno części. I musimy jakoś to ogarnąć tak, żeby nic się nie stało złego. Zaraz ogarniemy. Wszystkie rzeczy w sumie... O, trzeba iść po potwora. Tylko kurczę, trzeba odłożyć to tutaj, żeby się nic nie pogubiło. O, szybko pozbierajmy to. Thank you.
Dobra, mamy jeszcze chwilkę, zanim ona się dobudzi, żeby wyczyścić tą klawiaturę, żeby nam się nie kleiło. To musimy oczyścić tutaj wszystko, zaraz to będę musiał włożyć do zmywarki. Natomiast teraz chcę szybko dokończyć tą klawiaturę, a później będzie już spokój, myślę. Będzie gites. No to teraz ta druga część, tak żeby nie zamoczyć, słuchajcie, tego panelka tutaj. Bo ten panelek, jest to panelek od tych, widzicie, tutaj tych LEDów. Chociaż tutaj wiecie co, tak mi się wydaje, że to nie jest panel LEDowy, tylko to się, czekajcie, aż sprawdzę. Okazuje się, że całą mogę po prostu wpieprzyć do wody, jolo. Wiecie co, to nie wyjdzie. Musimy to zrobić jakimś innym sposobem. Mam pomysł. Halo, panie agent, co pan robi? Co pan robi? Cwaniak mały. Dobra, teraz tylko słuchajcie, jedna jeszcze ważna rzecz. Zostawiamy sobie to tutaj, żeby trochę wyschło. Proszę bardzo, tutaj dwa elementy. Jak wyschnie, to oczywiście złożymy i ostatecznie zobaczymy, czy działa. Chyba muszę grzywkę sobie podciąć, nie? Taka strasznie długa jest. Masakra. Dobra, w sumie trzeba teraz trochę już wszystko tutaj złożyć. Jeszcze nieco mam tutaj mokre niektóre elementy, ale to już tam myślę, że nic się nie stanie. Musimy tak już wszystko poukładać i ja już sam nawet nie będę tylko leciało. Dobra, jolo, zaraz zobaczymy, czy działa. Jee, zajebiście. Działa? Dobra, zobaczymy, czy będzie działać. Jolo!